No i zaczynamy kolejny, w sumie ostatni dzionek z Władysławowa do Gdańska. Nasze bombetle, nasze rowery. No za brudne. No syf, mokiła i mogiła. Jak się szło ich to dotknie. Rowery w sumie podobne. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Nie ma co, my to potrafimy znaleźć trasę. To już druga z takich górek. Tylko to jest lepsza i jak widać, tam naprawdę jest stramo. Pomóc? Idę ze sobą w ten trawę. One desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Tu ewenement na skalę światową Iglo na wybrzeżu. A konkretnie piec garncarski. Ale wygląda jak Iglo. No i piękna trasa przez Bynię. Wzdłuż morza. Na dzisiaj nie koniec zaskoczeń. Ścieżka rowerowa się skończyła. I zasuwamy teraz plażą. Ładnie jest, ale z sakwami ciężko się idzie. No nie idzie nam dzisiaj zdecydowanie. Jesteśmy w Sopocie, w polskiej kiełbasie i jak to mawia klasyk, mamy nadzieję, że zrobi wrażenie. Ja nie umiem tego komuś. It ain't easy, say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Ja cię pani czuję jako jedna z nielicznych, którzy Daniel. No dobra, jest i wiele. Zwiedzili już prawie cały Gdańsk. Dalej nie ma. Ale nie poddaję się. Tak, z pozdrowieniami dla apteki Numet, żeby nie było, że nie staraliśmy się. Przeszliśmy cały Jarmark Dominikański. Jarmark Dominikański. Nie wiem, czy Zuzę słychać. Nie wiem, czy mnie słychać. To dziecko pewnie słychać. Ale staramy się. Nie znajdziemy, to będzie magnes. No. Zuzę pójdzie do apteki, kupi magnes i będziecie miały tabletki. Okej, dotarliśmy na Wyspy Smaków.
nie jest może najbardziej zróżnicowana, ale... Jest jedzenie. Ale jest jedzenie, no tylko chyba w większości takie na miejscu. Zobaczymy. Na naszym spotkaniu była gdańska palarnia kawy, czyli kawy.